Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W takim krótkim filmie, bo dzisiaj chciałam Wam przedstawić pewną rzecz, której już odżywam od jakiegoś czasu. I może ją widziałyście u mnie na kanale, ale mam wrażenie, że to jest produkt bardzo niedoceniany, bardzo mało się o nim mówi, tak naprawdę chyba nie jest znany u nas w Polsce za bardzo. A uważam, że to jest bardzo dobry korektor. I mowa tutaj o Bare Skin z Bare Minerals. To jest Complete Coverage Serum Concealer i to jest właśnie korektor, który ma w składzie też serum. Przeczytam Wam, co jest na stronie Sephory o tym korektorze. Korektor i serum o całkowitym poziomie krycia, jakiego jeszcze nie było. Dzięki swoim składnikom odżywia delikatny kontur oka oraz świetla spojrzenie i kamufluje niedoskonałości. I powiem Wam, że w zupełności zgadzam się z tym opisem, dlatego że ten korektor właśnie robi wszystko. On bardzo ładnie ożywia, rozświetla, nawilża skórę i bardzo ładnie kryje niedoskonałości. To są główne jego cechy. Dodatkowo utrzymuje się jeszcze cały dzień. I powiem Wam, że jestem w szoku. Po pierwsze, dlaczego tak mało się mówi o tym korektorze, a po drugie, dlaczego u nas w Polsce nie ma najjaśniejszego koloru, jakim jest Fair. U nas ta kolorystyka zaczyna się od Light. Mamy chyba trzy albo cztery. Ten light już wszedł po jakimś czasie, bo najjaśniejszym kolorem bym chyba medium wcześniej, gdzie my Polki nie mamy tak ciemnej karnacji, więc to jest coś, co mnie bardzo zastanawia, dlaczego nie ma tych najjaśniejszych kolorów. Wszedł light i powiem szczerze, że to jest taki dobry kolor, to jest kolor takiej jasnej karnacji, ale nie jakiejś takiej bardzo jasnej, lekko może takiej jasnej karnacji, ale lekko opalonej, jakby nie powiedziałabym, że to jest jakiś taki średni kolor, raczej jest jasny. On jest, powiedziałam, w kolorze skóry. To nie jest też zimą na przykład produkt do rozjaśniania, bo nie jest tak bardzo jasny, ale przez to, jaką ma formułę, bardzo dobrze sprawdza się przy takich makijażach, jeżeli ktoś nie lubi używać jaśniejszych korektorów. Ja czasami tak mam, że uważam, że lepiej spisują się korektory, które są dobrane jakby idealnie do naszej skóry, do koloru naszej skóry, a niekoniecznie jakieś takie mega jasne, bo wtedy nie uzyskujemy jakby takiego silnego krycia i tak sztucznie rozjaśniamy trochę tę okolicę, więc w zależności od tego, czego oczekujemy, czego chcemy. Ja ten korektor też mam dzisiaj na sobie. I bardzo dobrze się go używa, bardzo dobrze się go nakłada, on się przepięknie blenduje, bardzo ładnie wtapia się w resztę makijażu, bardzo ładnie wtapia się w skórę, nie podkreśla zmarszczek pod oczami, nie podkreśla żadnych suchych skórek, nie przesusza okolicy pod oczami, a co więcej, ją nawilża. Bardzo ładnie rozświetla i ja widzę taki blask, taki delikatny blask, takie bardzo ładne rozświetlenie, że ta okolica pod oczami, mimo tego, że kolor jest zbliżony bardzo do koloru podkładu na przykład, to ta okolica jest rozjaśniona, jest tak ładnie rozświetlona, bardzo ładnie pracuje w ciągu dnia ten korektor, nie schodzi, nie roluje się, nie wchodzi w zmarszczki, naprawdę utrzymuje się cały dzień i wszystko, co mówi producent, jakby ja potwierdzam, plus dodatkowo ma jeszcze takie plusy, że utrzymuje się bardzo ładnie cały dzień. Bardzo ładnie nawilża, naprawdę rozświetla, jest naprawdę super. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobry korektor. Brakowałoby mi tylko tego jaśniejszego odcienia, powiedzmy, na zimę, ale on też bardzo ładnie pracuje z innymi korektorami. Ja też czasami rozjaśniam go z innym korektorem właśnie, który mam, który ma taką delikatną formułę, ale jest trochę jaśniejszy i on też bardzo ładnie jakby rozjaśnia ten korektor, ale nie odejmuje mu jakby tych jego właściwości, które robi. Nadal bardzo ładnie rozświetla i nadal bardzo ładnie kryje. Ja mam dosyć duże sińce pod oczami i mimo tego ten korektor naprawdę dobrze sobie z nimi radzi, bardzo ładnie kryje. Bardzo fajnie pracuje się w ogóle z tym korektorem. To jest taki bardzo przyjemny produkt, że kiedy ja go rano nakładam, ja mu naprawdę ufam. Kiedy mam jakieś, nie wiem, jakieś wielkie wyjście, albo zależy mi na tym, żeby makijaż ładnie wyglądał i był taki właśnie świetlisty, to właśnie sięgam po ten korektor, dlatego że on się bardzo ładnie spisuje i utrzymuje się cały dzień. I ja mu naprawdę ufam, że on bardzo ładnie wytrzyma, nic się nie stanie, nic się nie zetrze, nie powchodzi mi w zmarszczki, ta okolica pod wieczór, pod koniec dnia na przykład, nie wygląda jakby była taka ciężka, jakby się miało nałożone tonę produktu. To nie wygląda źle, więc ja Wam naprawdę bardzo serdecznie polecam ten korektor. Mam nadzieję, że może ktoś się skusi, bo naprawdę warto, albo przetestujcie go sobie w Sephorze chociażby, bo tam jest on do dostania. Ale naprawdę bardzo Wam polecam, bo to jest bardzo dobry korektor właśnie, trochę nawilżający, trochę rozświetlający, trochę właśnie ukrywający pewne niedoskonałości, ale utrzymuje się cały dzień, bardzo ładnie kryje i naprawdę dobrze nawilża, nie przesusza okolicy pod oczami, a to jest ważne. Też im jesteśmy starsze, tym bardziej zależy nam na nawilżaniu, więc naprawdę polecam Wam ten korektor, bardzo dobrze się spisuje, jest jednym z lepszych, jak nie najlepszym korektorem naprawdę, jakiego używałam, więc tak, polecam Wam bardzo. Dajcie znać, czy może używałyście go kiedyś, czy znacie te korektory, czy znacie w ogóle firmę Bare Minerals i co możecie mi ewentualnie polecić, ale tak, jeżeli używałyście tego korektora, to też dajcie mi znać, jak się u Was spisuje, bo ja go naprawdę bardzo lubię i uważam, że daje bardzo ładny, taki świeży i zdrowy efekt. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych filmów.